Ejka, otwieram dzisiaj kalendarz, na który w tamtym roku wiele osób zdecydowało się po moim filmie i to jest kalendarz taki, jak najbardziej lubię, czyli przydatne opakowanie. Tutaj akurat mamy kosmetyczkę. Oczywiście wrzucam Wam linka do tego kalendarza, a w środku woreczki z kosmetykami, ale zobaczcie, jak na maksa wypełnione. Bardzo fajna, duża, porządna kosmetyczka. Kalendarz pochodzi ze sklepu Bangerhead. Jego cena to 585 zł, a wartość kosmetyku ma być ponad 2700 zł. Średnio za jedno opakowanie wychodzi tutaj około 24 zł. Oczywiście przeliczę ceny kosmetyków. Bardzo fajne woreczki do wykorzystania jak najbardziej w przyszłości. A pierwszy produkt, który ledwo, co mi się tu zmieścił, słuchajcie, wypadał aż wręcz z tego opakowania. Ale to dobrze, bo widzimy, że pełnowymiarowy. Jeżeli lubicie koreańskie kosmetyki, to jest coś dla Was, ponieważ mamy tutaj koreańską markę. Produkt pełnowymiarowy, 120 ml, 150 zł cena. Jest to tonik nawilżający do twarzy. Będzie głęboko wnikał w warstwę skóry, dlatego że ma 6 związków kwasów hialuronowych oraz witaminy B5 i B3. Okienko z numerem 2. Wow, jest napis, na pewno to się rzuciło w oczy. To marka Color Wow Dream Coat w pojemności 50 ml, czyli pełnowymiarowej za 70 zł. Mamy tutaj spray, który jest nabłyszczający i wygładzający do włosów. I słuchajcie, on też będzie zapobiegał puszeniu, więc myślę, że rewelacyjna sprawa na jesień, zimę. I trójeczka, zupełnie inny kształt opakowania i mamy tutaj kosmetyki z wysokopółkowych marek kolorowych. Jest to By Terry i znajduje się tu serum do twarzy, już Wam pokażę. Jest to serum, baza pod makijaż, pojemność 10 ml, a standardowo jest 30, wychodzi tutaj 127 zł. Za ten kosmetyk. No i tutaj mamy w składzie fajne dobroci dla naszej skóry. Drogocenne olejki, witamina E, komórki macierzyste, białej róży, także jak najbardziej będzie to również dawało efekt pielęgnujący. I czas na woreczek z numerem 4. I tu kilka rzeczy, patrzcie. Proszę bardzo. Ciągnęłam sobie pierwszy z nich, słuchajcie, to jest Juliet Has a Gun Peel. Zapach właśnie gruszkowo-typowy. Tutaj jest pojemność 5 ml, natomiast podróżne opakowanie sprzedają w 7,5, więc ja sobie tu podzieliłam cenę i wyszło około 72 zł. Spryskałam się tym zapachem i powiem Wam, że dla mnie to jest zapach idealny. Ja od razu zamawiam go po filmie, totalnie, dlatego że on trochę pachnie jak Light Blue, trochę pachnie jak Ariana Grande te z gruszką, już nie pamiętam które, jakieś takie fioletowe bardziej. Jest to taki zapach, jeju, a wiecie co jest tutaj w nutach? Mamy taką zieloną gruszkę, ambroksan i 3 rodzaje piżma. Nie no, to jest hit zapach. Ja już powiem tak, ja znalazłam swój nowy, wymarzony zapach w tym kalendarzu adwentowym, więc ja nic więcej nie potrzebuję, jestem na maksa zadowolona, zamawiajcie go. A wiecie, że jestem bardzo wybredna w zapachach, więc to jest jakiś hit. Słuchajcie, mamy tutaj Alice Brooklyn Apple Love, więc pryskuję sobie tutaj znowu i powiem Wam, jak to pachnie, ale nuty czytałam i fajnie wypada. Mam kiedyś podobną świeczkę. I uwaga, ona pachniała watą cukrową, ale już Wam mówię, jakie są nuty w głowie. Czerwone jabłko, mandarynka z fuma, skórka brzoskwini, w sercu kwiat śliwy, osmantus, muget, trzcina cukrowa, a baza to drzewo sandałowe, wanilia z Madagaskaru, ambroks oraz piżmo. Kocham piżmo. No i słuchajcie, tutaj tą trzcinę cukrową czuję, bardzo ładny, słodki zapach. Więc mimo, że to jest próbka 1,5 ml, to ja się bardzo cieszę, bo super jest. 36 zł przeliczyłam sobie z takiego mniejszego opakowania. Szczerze, z chęcią też bym sobie zamówiła ten zapach, ale przejdźmy teraz do kolejnego z tej samej firmy, Alice Brooklyn Dear Sky. Ja uwielbiam w ogóle z takimi fioletowymi opakowaniami. Za ten zapach wychodzi około 24 zł i tutaj w nutach głowy mamy melon biodowy, rabarbar, bergamotka, liść truskawki, w sercu piwonia, różowy pieprz, tuberoza, w bazie galbanum, ambrette, ambratus może, nie wiem, i drzewo cedrowe. Fajny słodziak, ale powiem Wam, że o wiele bardziej przypadł mi do gustu ten. Ale może dlatego, że mam z nim jakieś wspomnienia, wiecie, ta wata cukrowa. Więc tak, na pewno ten zapach dołączy do mojej kolekcji i
Chyba skuszę się również na ten czerwoniutki. Fajne są i razem te okienko wyszło 132 zł. Piąteczka. Jestem zachwycona tym kalendarzem. Ja nie mogę. I tutaj mamy z firmy UI. Znam ją z kalendarzy adwentowych. I mamy tutaj szampon detoksykujący 89 ml do każdego typu włosów. I taki oto szampon można kupić za 66 zł właśnie w tej pojemności. Travel size i szóstka. Jak widzicie, każde okienko jest dużo więcej warte niż te średnio 24 zł, jak przeliczyłam. Rich Moist o Sklersa. Kolejny jest to koreański produkt. To jeden z ich bestsellerów, jeżeli chodzi o kosmetyk nawilżający do twarzy. Ten krem jest przeznaczony do skóry wrażliwej. W takim opakowaniu można go kupić za 49 zł. A jeżeli chodzi o składniki, mamy tutaj beta-glukan. Ja beta-glukan suplementuję właśnie na odporność, powiem Wam szczerze. Mamy tutaj olej jojoba, ceramidy, które wzmacniają oczywiście barierę hydrolipidową, więc rewelacyjny krem właśnie na jesień, zimę. I teraz uwaga, hit! Dosłownie za te 6 kosmetyków, które mieliśmy, wyszło mi 589 zł, a kalendarz kosztuje 585, więc zobaczcie, cały na full wypakowany jest tak naprawdę w gratisie. A tu znowu dwie rzeczy. To mi się podoba, jak jest więcej produktów w jednym okienku. I tu, wow, zobaczcie, Izadora i Anastazja Beverly Hills. Więc tak, pierwszy produkt, pojemność 4,5 grama, to jest pełnowymiarowe opakowanie, żel transparentny do brwi z Anastazji Beverly Hills. To są kosmetyki naprawdę bardzo dobrej jakości. 79 zł kosztuje i w tej samej cenie z Izadory 79 zł mamy tutaj taki róż do policzków w sztyfcie. Wiem, że te produkty w sztyfcie są teraz bardzo na czasie, więc łącznie za te dwa kosmetyki płacimy, zapłacilibyśmy 158 zł. 8, aha, w sumie ja pierdzielę, dwa kosmetyki. Ja nie wierzę w to. I to jeszcze jakie? Molton Brown. Nie no, hit. No słuchajcie, to są żele pod prysznic, dość drogie. I tutaj znalazł się jeden, w sumie to jest mój ulubiony zapach z Molton Brown. Mamy tutaj róże i rabarbar. Tutaj jest pojemność 30 ml. Taki żel wychodzi za około 50 zł. A tutaj mamy wersję taką bardziej odświeżającą, czyli mięta i lawenda, więc razem okienko zwarte stówę. Nie, to właśnie otwierając tamtą ósemkę chciałam powiedzieć, nie no hit, jak to może być, że w kalendarzu są dwa produkty w okienku, a tu były znowu dwa. Teraz widzę, że troszeczkę musimy zejść na ziemię i będzie jeden. O, nie znam tego, ale zobaczcie jakie ładne opakowanie. Tu już widzę, że to jest coś do włosów. Hair Alchemy, o kurde, alchemia dla włosów. Serum pełnowymiarowe do włosów 155 zł, jest to pojemność 75 ml. I tutaj mamy leczniczą mieszankę nasion chia, biofermentowanych liści bambusa, białka roślinnego, fitoceramidami, ekstrakt z bawełny. Także słuchajcie, jest to naprawdę bogato odżywczy kosmetyk. I okienko z numerem 10. Znajduje się tutaj z marki Alice of Skin w pojemności 20 ml kosmetyk pełnowymiarowy, cena 271 zł. I słuchajcie, jest to zaawansowana kuracja ujędrniająca z peptydami i antyoksydantami. Tutaj mamy doładowany 13 czynnikami rozjaśniającymi, 9 przeciwutleniaczami, 7 ujędrniającymi peptydami, 5% kompleks tepropenu, feruli, 3% kompleks biotechnologicznych, alg współpracują ze sobą na 5 sposobów. Ale kochani, jaki opis! Tak, też była wysoka cena, no i wysoka, zaawansowana technologia tutaj została użyta. 11. Czemu się nie chcesz otworzyć? Słuchajcie, musi być to coś fajnego. Dobra, jest. I lecimy. No i znowu dwie rzeczy, kochani. A jak? No i jaka marka? Hourglass. No nieźle. Pierwszy kosmetyk, który mam Wam do pokazania, to uwaga, właściwie bardzo fajna rzecz, ponieważ to jest baza pod makijaż i jej pojemność tutaj to jest 9 ml, a travel size przydają 10 ml, więc nie wiem, może to pomyłka, a jeśli nie, to tak czy siak przeliczyłam, 116 zł jest cena tego kosmetyku. I uwaga, to jest zdobywca nagrody InStyle Best Beauty Buy
dla najlepszej bazy utrwalającej pod makijaż w 2014 roku, 2015, 2013, więc 3 lata pod rząd. No nieźle. I to jest wielozadaniowa baza pod makijaż. Została stworzona według nowoczesnej receptury, dzięki której kosmetyk skutecznie kamufluje wszelkie zaczerwienienia, nawet trądzik różowaty, no grube obietnice, oraz widoczność porów, drobnych linii i niedoskonałości. I lecimy z kolejnym kosmetykiem, który może się wydawać malutki, ale uwaga, tutaj mamy 1 gram szminka z Hourglass i normalnie sprzedają w pojemności 3 gramy, więc jest to 1/3 opakowania i uważam, że dość sporo tego produktu jest. Bardzo ładny kolor. Cena, przeliczyłam, 66 zł mi około wychodzi za takie opakowanie i numer to jest 318. Więc łącznie za te 2 kosmetyki z właśnie tego okienka wyszło mi 182 zł. I 12 jesteśmy, więc w połowie tego kalendarza adwentowego. Powiem Wam, że ciągle tak macham tą ręką, w którą sobie napryskałam ten zapach z Juliet. Ta gruszka jest po prostu cudna. O, i tutaj mamy Caudalie. Jest to 10-mililitrowe serum rozświetlające do twarzy. Kosmetyk to 1/3 opakowania standardowego, wychodzi za około 70 zł. Jeżeli chodzi o składniki, mamy tutaj skwalan z oliwek oraz weniferin. Jest to opatentowany przez Caudalie składnik, który jest pozyskany z soku winorośli i zapewnia wyjątkowe działanie przeciw przebarwieniom, 62 razy bardziej skuteczny niż witamina C, tak podali. I też taką ciekawostkę znalazłam na stronie, że jest to ich kultowy kosmetyk i że te serum rozjaśniające na przebarwienia ma już miliony fanek i on co 30 sekund na świecie jest sprzedawany jeden flakonik. No, ciekawe. 13 znajduje się tutaj z firmy Wives, który już był wcześniej szampon. Jest to w pojemności 30 ml odżywka zapobiegająca puszeniu się włosów. Wyszła mi tutaj za około 20 zł. Mamy tutaj ekstrakt z przetworzonych owoców chlebowca, buraka i polimery roślinne. 14, no już tak coś czuję, że są dwa różne produkty. I tutaj proszę bardzo, jakaś taka maseczka. I w tubeczce. Zaczynamy od pierwszego produktu. Mamy tutaj maskę nabłyszczającą do włosów 50 ml z Davines i jej cena to 37 zł, a następnie w ampułce ze spłukiwaniem w cenie 17 zł, taka pojedyncza sztuka. Jest to wysoko wzbogacona ampułka do włosów do spłukiwania. Zawiera kolagen, keratynę, ceramidy, proteiny jedwabiu przeznaczona do włosów zniszczonych, osłabionych, rozdwajających się. I tutaj cena tych dwóch produktów razem to 54 zł. Otwieram 16, ale mam wrażenie, że... Aha, 15 miała być, czekajcie. No w każdym razie, nieważne jakie okienko, znowu dwie rzeczy, że ten kalendarz po prostu nie ma końca, że ciągle w nim są rzeczy. I tu nawet dwie. Dobra, zobaczmy. Już po tym odgłosie obawiam się, że mogą być... O, myślałam, że to będą lakiery do paznokci. Całe szczęście nie, to są te suche olejki z Nuxam. To są bardzo fajne produkty. W pojemności takiej malutkiej, zaraz tu się doczytam. W każdym razie jeden jest klasyczny, zwykły, a drugi rozświetlający. Fajnie, że są dwie sztuki. Pojemność każdego z kosmetyków to po 10 ml. No i wyszło mi, że około 25 zł za tego maluszka trzeba zapłacić, więc łączna cena to 5 dych za całe okienko. I 16. Tutaj jeden kosmetyk, ale jakiś większy. Lenour Grey. Jest to w pojemności 50 ml. Szampon do włosów w cenie 39 zł, który zawiera wyciąg z miąższu bambusa, który zapobiega plątaniu się włosów oraz odżywia. I tutaj jest 92% naturalnych składników. No więc spoko, te szampony są jak najbardziej do wykorzystania. Zobaczcie, że nie mieliśmy tu żadnego gorzetu, żadnego pilniczka, żadnej takiej pierdoły. No i 17, jest to kosmetyk, jest to serum, myślę, że pełnowymiarowe i to jest koreańska marka. I uwaga, 75 zł, ja kojarzę właśnie ten produkt, zmyliła mnie ta nazwa Hygge, ale to jest jednak koreańska marka. Jeżeli ominął Was ten box koreański z Banger Head,
który się szybko wyprzedał, no to tutaj znajdziecie też niektóre z tych kosmetyków. I to jest kosmetyk, serum do twarzy, które zawiera aż 66,7 ekstraktu z czerwonego żeńszenia, który działa przeciwutleniająco, daje efekt jędrniejszej, zdrowszej skóry. Ponadto istnieje 10 różnych rodzajów korzeni pochodzenia naturalnego, takich jak kora morwy, korzeń lukrecji, czarny sezam, które dodatkowo działają antyoksydacyjnie i naprawczo na skórę. Przejdźmy sobie teraz do 18. Tu są 3 rzeczy. Mam powiedzieć, że wy widzicie kilkanaście minut odcinka, lecz wydaje mi się, że chyba będzie dzisiaj dłuższy film, a ja już nagrywam ten film 2 godziny, żeby wiecie, wam to dokładnie opisać i przeliczyć ceny. Więc tak, pierwsza rzecz to lakier do paznokci czerwony, klasyczny z OPI, pełnowymiarowy, cena 70 zł. No i tutaj mamy 2 próbki zapachów. Pierwsza z nich się nazywa The Ghost in the Shell. Jest to pojemność 2 ml, więc z pełnowymiarowego opakowania wychodzi około 22 zł. Gdzie co przeczytałam w ogóle, że to jest zapach unisex i na początku nie chciało mi się tego wąchać, ale naprawdę jest fajny, nieoczywisty. W nutach głowy mamy Aqual, to jest jakiś ich tutaj składnik opatentowany, yuzu, oktan hyksylu, nie mam pojęcia co jest, sercu absolut, jaśminu, mugan, mleczne akordy skóry, nuty bazy, akord mchu, winyl glawojaku i orkanox. Nie mam pojęcia co to jest, ale fajny ten zapach. Nosiłabym. Troszeczkę tutaj właśnie takich cytrusów czuję przez te yuzu. Fajny zapach Remarkable People. Tutaj słuchajcie, jest jakaś mowa o superbohaterach, ale już sobie daruję czytanie tutaj ich jakichś wymysłów na temat perfum. Napisali, że to jest zapach preferowany przez kobiety. Ponownie 22 zł cena, a mamy tak. Balsamiczny, skórzany, dymny zapach. Jest to grapefruit, akord szampana, kardamon, jaśmin, curry, czarny pieprz, labandum, drzewo sandałowe i leronox. W każdym razie ja tutaj czuję troszeczkę właśnie takich nut, bym powiedziała zimowych, więc nawet na zimowy zapach by to się nadało. Może przez ten kardamon tutaj i połączenie z grapefruitem? Na pewno ciekawy zapach, taki nietypowy. Nie wiem o co chodzi z tym kalendarzem, ale znowu tu jest więcej niż jeden produkt. Dobra. I drugi. O, super. Ja to kiedyś miałam w kalendarzu adwentowym. To jest bardzo fajna rzecz, żeby sobie wcierać wcierki. I akurat chyba z Bangena nawet mam. I bardzo fajne są to miękkie, silikonowe igiełki. Więc uwaga, pierwszy gadżet w tym kalendarzu. 37 zł. Normalnie można to dostać. Następny produkt jest to peeling. I on jest już droższy, 75, to jest produkt pełnowymiarowy Roots by Bangerhead. No i tutaj mamy połączenie kwasów AHA pochodzących z cytryn, klonu winogron, złuszczających skórę głowy, walczy z oznakami starzenia, przyczynia się do procesu odnowy komórek, ocet jabłkowy, równoważy pH skóry głowy i nadaje blask włosom. Aloe zmiękcza, nawilża, ekstrakt z brązowych alg wzmacnia włosy od nasady po końcówki. Fajny aplikator, to na pewno. Razem 112 zł za okienko i teraz przechodzimy już chyba do 20. Tak mi się wydaje, gdzie ta 20 jest. Tutaj mamy, słuchajcie, produkt do włosów z olejem arganowym, a dokładnie jest to serum do włosów w pojemności 30 ml Marianilla. Normalnie sprzedają w pojemności 100 ml, a tutaj za tą mniejszą wychodzi około 52 zł. I przejdźmy do ostatnich już okienek w tym kalendarzu, czyli 21 i znowu produkty 2, co jest bardzo fajne. Babor, tutaj mamy ampułki. Tak, pierwszy kosmetyk to są 3 ampułki z Babor. 195 zł, 3 różne rodzaje ampułek, jedna jest z witaminą C, więc będzie rozjaśniająca, kolejna z retinolem i kwasem hialuronowym, a kolejna samym kwasem hialuronowym. I następnie mamy tutaj dość drogi kosmetyk, ponieważ z Dermalogica znajduje się tutaj liftingujący krem pod oczy, pojemność to jest 3 ml. No i przeliczyłam z pełnego opakowania, wychodzi około 110 zł za ten kosmetyk. Ten kosmetyk ma zastosowane innowacyjne peptydy takie jak acetyl, tetrapeptyd 9 oraz dipeptyd karynoza, jak również składniki jak adaptogeny, traganek, błotnisty ekstrakt z jeżówki elektrycznej, koenzym Q10, ekstrakt z nasion quinoa, dodatkowo wspomaga redukcję fałd na górnych powiekach, z kolei masło z herbaty matcha, witamina S, kwalan oraz pantenol
odczuwalnie nawilżają skórę. Także widzicie tutaj naprawdę ciekawe składniki. No i trzy ostatnie. Gdzie jest 22? Każde wielkie, jak widzieliście. Zobaczmy, co będzie w tym okienku. Oczywiście to jest na pewno produkt pełnowymiarowy Cosrx, najpopularniejszy kosmetyk od nich. Jest to esencja. Cena 80 zł. Jest to esencja ze śluzem ślimaka. Idealne nawilżenie, ale również działanie odżywcze, regenerujące, naprawcze, rewitalizujące i dodatkowo właściwości kojące. Doskonale radzi sobie z objawami, zmianami trądzikowymi. Również mamy tutaj betainy, argi, Ninę, wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry. Może by gadać i gadać, ale serio, jest to naprawdę topowy, jeden z najpopularniejszych kosmetyków koreańskich. Ja znałam go, zanim jeszcze tutaj pojawił się w Polsce. I 23, jak widzicie, również ogromny kartonik. I znajduje się tutaj mgiełka utrwalająca, makijaż z LH Cosmetics. Tak, kochani, to jest ich bestseller. Ta mgiełka kosztuje 115 zł. Oprócz tego, że utrwala rewelacyjnie makijaż, mamy tutaj pielęgnacyjne składniki, takie jak biosacharid, gum 4, który pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Ekstrakt z korzenia Vidhana somifera poprawia proces odnowy komórek skóry, chroni przed niebieskim światłem ekranu. Glukozet gliceroru, który zapewnia nawilżenie skóry. Aloes, wiadomo. I tutaj jakieś ekstrakty z kultury komórkowej, undaria, azalg. Słuchajcie, cuda na kiju, ale tak jak mówię, jest to jeden z ich popularniejszych kosmetyków. No i zobaczymy, co w tym 24, na który tutaj czekamy zawsze, choć myślę, że jakby taką topową zawartość okienek zapewniły mi tutaj te wszystkie inne poprzednie produkty. A tutaj mamy w pojemności 15 ml serum do twarzy, którego cena to 775 zł. SkinCeuticals CE Ferulic. Jest to, słuchajcie, rewolucyjne połączenie antyoksydantów zapewniające zaawansowaną ochronę przed przedwczesnym starzeniem. Realizuje wolne rodniki, pomaga wzmocnić skórę, zapewnia skuteczną ochronę antyoksydacyjną. No i tutaj mamy serum z kwasem L-askorbinowym, witaminą E i kwasem felurowym. Unikalna formulacja silnych składników tworzy synergiczne korzyści i sprawia, że witamina C, E, ferulik jest skuteczną obroną przed wolnymi rodnikami. Spójrzcie tylko, że ten kosmetyk jest droższy niż cena, jaką płacimy za ten kalendarz w ogóle. No i nie mogę nie wspomnieć o naprawdę fajnej, konkretnej kosmetyczce, która jest w gratisie. Uwaga, oto cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Oni napisali, że wartość kosmetyków ma być ponad 2700 zł, a mi wyszło 3264 zł. No i ja Wam powiem, że znalazłam tutaj kilka hitów, faworytów, kilka różnych bestsellerów. No i znalazłam zapach, który na pewno będę używać i stanie się jednym z moich ulubionych. No jak dla mnie hiciorek, ten kalendarz adwentowy i piękna kosmetyczka. Wrzucam Wam linka w opisie. No i ja polecam, bo jak dla mnie to są kosmetyki, które zużyję. Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić, lakier do paznokci, ale czerwony, zwykły, klasyczny, można sobie wykorzystać na stopy. Normalnie super kalendarz.